chaka, huka, 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 chaka, huka, 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 chaka, huka, 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 chaka, huka, huka. Witajcie. Jak widzicie, dostałem paczkę. Paczka przyszła do mnie z kraju Brytów, Brytfan i ruchu lewostronnego. Słowo przyszła jest jak najbardziej adekwatne do czasu jej dostarczenia. Bo to jest do k***wy nędzy paranoja, żeby paczka z Anglii szła do Polski 8 dni. Ja podejrzewam, że była zatrzymana na wysuniętych placówkach muru Hadriana przez stacjonujący tam 11 Legion. Mamy XXI wiek, a usługi pocztowe na poziomie dyliżansów z XIX wieku. Jak widzicie, paczka była solidnie zapakowana i sporo czasu spędziłem na jej rozbrajaniu. Film o jej pakowaniu możecie zobaczyć wciskając link, który właśnie pojawił się w prawym narożniku. Prawy narożnik to jest ten, który jest po przeciwnej stronie lewego narożnika. Paczka dotarła nienaruszona i za to tylko można pochwalić poczty krajów wszelakich. Paczka zawierała dwie rośliny, a raczej dwa gatunki roślin. Myrophyllum tuberculatum, czyli wywłócznik rdzawy, i Aponogeton ulvaceus, czyli onowodek sałatnicowaty. Kto to wymyśla? Tłumaczy tytułów zagranicznych filmów typu Szklana pułapka? Dobra, nieważne. Ważne, że rośliny dotarły. Jak można ocenić ich stan po 8 dniach przebywania w ciemności? Co dziwne, wcale nie tak tragicznie. Aponogeton co prawda dostał w przysłowiowy palnik i kilka liści mu padło, ale to nie jest wielki problem, bo odrosną. Natomiast cały system korzeniowy jest ok. Wywłócznik gorzej zniósł podróż i brak światła mu znacznie bardziej zaszkodził. Ale i tak jest znacznie lepiej niż sądziłem, bo wydawało mi się, że wyciągnę go w stanie przypominającym zwłoki z serialu CSI czy też kości. Ale nie, poskręcał się, lekko przywiądł, ale nie rozpłynął się i zachował swoją strukturę. No i to by było tyle. Rośliny już aklimatyzują się w moich akwariach. Podziękowania dla Mokrych Łapsk za paczkę i rośliny, które dostałem w prezencie. Pozdrawiam wszystkich i do następnego filmu. Huka chaka, huka, huka, huka chaka, huka, huka, huka chaka, huka, huka.